zauważmy, że dzisiaj to już nie tyle rodzice, co wy sami decydujecie o przyjęciu tego sakramentu. A tym samym stwierdzacie, że pragniecie być po prostu z Chrystusem. Że chcecie pogłębiać swoją wiarę, odważnie ją wyznawać, jak powiedzieliście przed chwilą, postępować według zasad wyznawanej wiary. Co znaczą te słowa, które właśnie przed chwilą, gdy zapytają was, jakich łask oczekujecie od Boga w sakramencie, który przyjmiecie? I tak pięknie były cytowane, były zakończone tym słowem Amen. A ja mówiłem, oby się tak stało, jak powiedzieliście. To znaczy postępować według zasad wiary. To nie jest takie proste. Dzisiejszej rzeczywistości. Bo dzisiaj odważnie wyznawać swoją wiarę, przyznawać się do Chrystusa, do Kościoła, żyć według wyznawanej wiary wymaga odwagi. Bycie człowiekiem wierzącym wymaga dzisiaj odwagi. Odwagi, by się sprzeciwić temu, co proponuje otoczenie, odwagi odrzucenia tego stylu życia, który podsuwają wam niektóre czy portale internetowe, krzykliwe nieraz uliczne manifestacje niektórych ugrupowań. Jak trzeba być to ostrożny, żeby nie dać się manipulować. Być chrześcijaninem bardzo często znaczy iść pod prąd, iść wbrew wielu opiniom, wbrew modzie. Młodzieży, zapamiętajcie to sobie, weźcie to sobie do serca. Żeby bierzmowanie nie było zakończeniem waszej religijnej formacji. Czasem tak było. To jest zakończenie tylko pewnego etapu. Ta formacja chrześcijańska powinna trwać ciągle w naszym życiu. Także wtedy, gdy już będziemy w pełni dorosłymi.